Wybierzemy za chwilę osobę, która poprowadzi naszą partyjną nawę przez najbliższe 4 lata do najbliższego kongresu. W związku z tym poproszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę pan Kazimierz. Tak jak było do tej pory, człowiek, który sprawdzony jest pod każdym względem, proponuje Jana Marińskiego. Czy kandydat Jan Barański zgadza się kandydować na przewodniczącego? Dziękuję Kazimierz za wysoką ocenę. Koleżanki i koledzy delegaci, kiedy w 2005 roku na pamiętnym kongresie po tej secesji zostałem wybrany przewodniczącym Frakcji Polskiej Lewicy, obiecano mam wtedy spokój, bo Partia Młoda, która ma 2 lata i przeżywa takie wstrząsy, ma problemy. To nawet może skutkować jej polityczną i organizacyjną zakładą. Kiedy zostałem przewodniczącym, wychodziłem z założenia, że kiedy następuje zmiana na funkcji przewodniczącego, to za to powinny pójść konkretne zmiany. A ja niewątpliwie widziałem różnicę w podejściu do tego, co proponował poprzedni przewodniczący, a to, co proponowałem ja. A czego dotyczyły te zmiany różnicy? Odmiennie podchodziliśmy z poprzednim przewodniczącym do tempa pracy i długości drogi, jaką sobie musimy wziąć na dojście do wzrostu i sukcesu partii. Im się spieszyło, ja byłem świadom tego, że nam grozi drugi marsz. Różni nas stosunek do tygodnika Pakt i Mity. Kiedy w sklerykalizowanym kraju jest tak mało zorganizowanych instytucji antyklerykalnych, to przecież nie można prowadzić sporów i wojen pomiędzy tymi nielicznymi organizacjami. A tego na przełomie roku 2004 i 2005 doświadczyliśmy. Poza tym różniliśmy się w podejściu do zasad i reguł organizacji gry i wewnątrzpartyjnego funkcjonowania. Co mam na myśli? Uważam, że jak dziś w Europie budujemy obywatelskie społeczeństwo, kiedy wiele ludzi musi mieć prawo do wyrażania swoich poglądów i mieć poczucie, że te poglądy są szanowane, nie inaczej musi być partii. Skoro jesteśmy w lewicowej partii, wszyscy członkowie powinni mieć wpływ na to, co w partii się dzieje. Uważam, że mimo istniejących w Polsce przykładów, partie wodzowskie to schyłek. Tak się dalej partii prowadzić nie da. Ja myślę, że polityczna rzeczywistość w ciągu najbliższych lat udowodni tę tezę. Kiedy w 2005 roku zostałem wybrany na przewodniczącego, byłem sekretarzem generalnym. Dopiero od roku. Czym się zajmowałem? Tym, czym zajmuje się sekretarz organizacyjny. Miałem doświadczenie zawodowe, miałem przeszłość, dawno miałem. I te wszystkie najlepsze doświadczenia przyniosłem na grunt Racji Polskiej Lewicy. Wiedziałem, że ten drugi marsz, który nas czeka, czeka nas także długa praca nad zbudowaniem mocnych struktur, bez których partia lewicy pozaparlamentarnej będzie miała zawsze poważne problemy.
Uważam, że w partii potrzebni są różni ludzie. Potrzebni są ci, którzy staną na przodu, z przodu partii, na czele grupy ludzi i nie krzykną naprzód, lecz za mną. W partii także potrzebni są ci ludzie, którzy świetnie czują się przed mediami, którzy mają coś, co dziś nazywa się parciem na szkło. Są potrzebni także wiecowi trybuni, ci, którzy potrafią nas zagrzać na manifestacji, kiedy idziemy zaprotestować przeciwko czemuś albo opowiedzieć się za coś. Ale także potrzebni w partii są sztabowcy, ludzie od programów, administratorzy. Jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę to, co powiedziałem, jeżeli wsłuchaliście się w to, co mówiłem w wystąpieniu, reprezentując Radę Krajową, to szanowne koleżanki i koledzy, delegaci, uznaję to za dostateczne przesłanki, aby nie kandydować w wyborach przewodniczącego Racji Polskiej Lewicy. Panie Przewodniczący, mogę? Proszę bardzo. Racja Polskiej Lewicy potrzebuje przewodniczącego. I myślę, że takiego dzisiaj wybierzemy. Kandydat na przewodniczącego jest członkiem Racji PL Polskiej Lewicy związany z partią od kilku lat. Zaś członkiem Lewicy kandydat jest od zawsze. Ma tę cechę, która w dzisiejszej praktyce jest wartością unikatową. Mówię o praktyce politycznej. Wierność swoim lewicowym poglądom, wierność bezkompromisową. Kandydat ma niekwestionowany dorobek naukowy. Sformułował własne koncepcje naukowe. Jest wykładowcą uniwersyteckim w Polsce i za granicą. Kandydat jest publicystą, który ma stałe rubryki w różnych pismach. Ciała społeczne. Ma dorobek także polityczny państwowy. Kandydat był sędzią Trybunału Stanu i senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat za swoje działania na rzecz walki o pokój, jego utrwalanie został w 2005 roku nominowany do pokojowej nagrody Nobla. I powiem jeszcze coś. Patrząc z punktu widzenia mojego środowiska i tego miejsca, gdzie się wychowałem, a tam jest tak, że matka, siostra, żona, córka cieszy się szczególnym szacunkiem i atencją, bo kandydat jest kobietą. Proponuję, aby przewodniczącą Racji Polskiej Lewicy została profesor Maria Szyszkowska. Czy kandydat wyraża zgodę? Mogę powiedzieć.